Wrażenia takie dość niezłe, ponieważ chyba pierwsze takie dni Bochni od niepamiętnych czasów. Bardzo zbliżone do dni Połomic. Wreszcie zrobione dni Bochni tak jak się należy. Jest plac, jest kultura, no jest co zwiedzać, jest zabawy dużo. Bardzo miła atmosfera, duży plac. Bardzo dobry pomysł. No naprawdę rozrywka przygotowana i dla dzieci, i dla starszych. Trzeba no naprawdę 5 plus. Trzeba dać. No na razie mi się wydaje, że jest troszkę chyba lepiej niż na płycie bocheńskiej. No bardziej bezpiecznie chyba tutaj jest. I to mi się podoba. Bo to tam tylko scena była i zespoły i koniec na tym, nie? No bo na tym. A tu jest naprawdę atrakcji, no bez liku. Bez liku atrakcji. Miasto przez to jest wolniejsze, a na uboczu nawet jest lepiej. Mi się wydaje, że jest bardziej lepiej teraz jest tu na Smykowej niż w Rynku. Tu jest po prostu więcej miejsca, więcej zabawy. To jest bardzo dobry pomysł, ponieważ tutaj ze względu na to, że jest więcej miejsca, jest więcej możliwości, także więcej atrakcji. Myślę, że dla każdego coś miłego się tu znajdzie. Troszeczkę, że daleko, na uboczu, nie w centrum miasta, ale no, większy plac. Większa swoboda dla dzieci, więcej jest atrakcji do zrobienia, a tak to w środku, to na Kazimierzu to malutko plac. No ja patrzę z drugiej strony na to, jak synka, który ma roczek, tutaj na trawce puszczę sobie biega, może się wywrócić. Na kostce to jednak wiadomo, jakie są efekty takich wywrotek, jakie robi. Organizacja, ilość miejsca. W mieście jednak to było zbytnio rozproszone. No i inaczej niż w innych miastach. Natomiast tutaj jest tak, jak powinno być. No przede wszystkim wydaje mi się, że więcej miejsc do zaparkowania samochodu. No i świeższe powietrze. Jest błąd z parkingiem. Z wjazdem i z wyjazdem. Pierwszy tutaj powinien być wjazd, a tam powinien wyjazd, a nie odwrotnie. Jest dużo przestrzeni, tylko dobrze, że jest pogoda, bo jakby było błoto, no to byłoby nieciekawie.